Witajcie serdecznie. Nazywam się Marta Hensler i od mniej więcej 12 lat, prawie dzień w dzień, z krótkimi przerwami, zajmuję się tematem mobilizowania ludzi do działania. Praktycznie się nim zajmuję, to znaczy sama jestem mobilizowana do działania i sama to robię jako trenerka, animatorka, osoba wspierająca w rozmaity sposób grupy, organizacje ludzi. I w stowarzyszeniu Boris jest nas więcej, poznajecie nas mniej więcej teraz co 3 tygodnie. Mam wielką przyjemność, że kontynuuję, przejmuję pałeczkę od Stasi Retmaniak, z którą część z Was, patrzę tutaj na komentarze, już nie będę się rozpraszać czatem, bo są jakieś osobiste tutaj wycieczki. Przejmuję pałeczkę od Stasi Retmaniak, która 3 tygodnie temu zaczęła od tematu zasoby lokalne. Jak je rozpoznać, po co to robić. I to był taki pierwszy moment. Ci z Was, którzy byliście wtedy, możecie wszyscy to oczywiście zobaczyć, ale ci, którzy byliście, pamiętacie taki moment, żeby kiedy Stasia mówiła i pokazywała, że trzeba ludzi zaprosić do wspólnego badania zasobów i potrzeb. To jest pierwszy moment, kiedy mobilizujemy ludzi do działania. I część z Was na pewno ma to już za sobą i będziemy dzisiaj ten temat szlifowali. Wiem, że oczekiwania wobec tego tematu zawsze są duże. Ja bym też chciała, żeby ktoś wreszcie przyszedł i mi powiedział, jak ja mogę to robić lżej, to znaczy, żeby mi z tymi ludźmi było lżej. Stasia Retmaniak, wspomniana już przeze mnie, nawet mówi, wszystko by nam dobrze wychodziło, gdyby nie ci ludzie. No naprawdę, gdyby nie te grupy, a no, to jest nasze wyzwanie, jedno z większych wyzwań w organizacjach pozarządowych i w grupach nieformalnych, w grupach sąsiedzkich. Ja oprócz tego, że działam na Mazowszu, czasem w Polsce, w Warszawie jestem aktywna, to jestem też aktywna na swoim podwórku, na Czerniakowie i tutaj staram się wspierać naszego lidera, naszych liderów podwórkowych jako po prostu aktywna mieszkanka, więc wiem, że to jest każdy z tematów, który się pojawia podczas tych webinariów wielokalnie, jest dla nas wyzwaniem i jest ważny. Ale ja oczywiście twierdzę, że ten jest najważniejszy, ponieważ jego tematem i sercem są ludzie, bo to nie robimy tego po to tylko, żeby mieć te nowe komputery, choć one nam na pewno pomagają, ale robimy po to, żeby mieszkańcy, współpracownicy, koledzy, koleżanki, w zależności od tego, jaka to organizacja, jaka to grupa, partnerzy jacyś środowiskowi byli bardziej zaangażowani i działali na rzecz zmiany. I o tym będzie dzisiaj. To był trochę przydługi wstęp, ale ja bardzo chciałam powiedzieć, z czego, że tak powiem, wyrasta cały ten temat. I będziemy myśleć w dwóch obszarach. Jeden to jest, jak mobilizować w mojej organizacji i jak mobilizować w moim sąsiedztwie, środowisku. Jak będziemy mówić społeczność, to każdy z Was definiuje ją sobie na swój sposób. No to my, z Dorotą, żeśmy się przedstawiły. Cały czas jesteśmy w obszarze skuteczne działanie lokalne, czyli ten kafelek tutaj w środku. I dzisiaj się poruszamy w dwóch bardzo ważnych obszarach, czyli skuteczne działanie lokalne jest możliwe wtedy, kiedy robimy to wspólnie z jak największą liczbą zmotywowanych i świadomych mieszkańców, a także we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami lokalnymi. Czyli to będą te dwa wątki. Widzę z tym uśmiechem, cudownie. Przerywa. Dominika daje znać, że przerywa. Spróbujemy to rozwiązać. Jesteśmy w tych dwóch kawałkach. Spróbujemy pójść dalej. Zanim zaczniemy, ten wstęp jest ciągle długi, ale wydaje nam się to bardzo istotne, to taki moment na słowniczek. Tworzymy projekt, ja też wspieram różne grupy, organizacje, osoby w tworzeniu projektów, myśleniu o jakimś działaniu. Czasem to się przekłada na wniosek o dofinansowanie, czasem nie, to mówimy, musimy to jakoś nazwać, musimy sobie powiedzieć, w jakim temacie, w jakim obszarze się poruszamy. I chciałam dzisiaj powiedzieć o dwóch pojęciach, które nie są bardzo przyjazne, ale są bardzo ważne. Są przyjazne na poziomie brzmienia i dzisiaj je oswajamy przez te najbliższe 2 minuty. Pierwsze to jest słowo partycypacja. I mam takie wrażenie, że to słowo robi ostatnio dużą karierę. Wszyscy mówią, w samorządach musimy działać na rzecz partycypacji, mieszkańcy muszą partycypować. Tylko co to dokładnie oznacza, to znaczy co mamy na myśli?
Partycypacja, o której będziemy dzisiaj mówić, do której się będziemy odwoływać, to jest taki udział ludzi, mieszkańców, mieszkanek, wszystkich osób, które są związane z jakimś terytorium albo z jakimś tematem, jest ich aktywny udział, samoorganizacja, czyli łączenie się w jakieś grupy, typu organizacje pozarządowe, tak jak wasze, czy jakieś lokalne partnerstwa, rozmaite struktury formalne i nieformalne. To jest wolontariat, to są wszystkie działania, które z jednej strony pozwalają na działanie na rzecz zmiany, ale też pozwalają na to, żeby mieć coraz większy wpływ. Tak jak to jest jeszcze chwila napisana dla wzrokowców, mówimy o udziale i mówimy o udziale w działaniach zbiorowych. Mamy na myśli oczywiście to, że osoby, które się włączają w życie społeczne, w działanie jakiejś organizacji pozarządowej, klubu tematycznego, oczywiście jest tak, że osoby też zmienia się ich życie i ich podejście do rzeczywistości, do świata, ale przede wszystkim kształtuje ich to, że to są działania zbiorowe z innymi ludźmi. Czyli myślimy o takiej aktywnej obecności osób w rozmaitych grupach, sąsiedztwach, wolontariacie. Drugie słowo, które też jest coraz bardziej popularne, to jest kapitał społeczny. I być może słyszycie w radiu, ja to słyszę w telewizji, w radiu, że wszyscy mówią, w Polsce nie mamy kapitału społecznego, jest duży kłopot z kapitałem społecznym. I co to oznacza? Znaczy to oznacza przede wszystkim zaufanie i relacje, i to, że są związki między ludźmi, nie tylko związki rodzinne czy takie osobiste, w sensie w jakichś domach, tylko że one są między ludźmi w społeczności, w środowisku lokalnym. I to jest ważne, że jest to zaangażowanie, że jest zaufanie, wtedy mówimy o kapitale społecznym, ale też są szanse, żeby to realizować się w takich działaniach. To jest bardzo ważne, żeby nie zapominać o tym, żebyśmy tylko mówili, ufajmy sobie więcej, że też musimy sobie stwarzać szansę budowania tego zaufania, budowania tego kapitału społecznego. I mamy, tutaj przedstawiam definicję mojej mistrzyni, jeśli chodzi o kapitał społeczny, to jest profesor Anna Giza-Poleszczuk, związana z Uniwersytetem Warszawskim. I ona, myślę, że jest jedną z najwybitniejszych osób w Polsce, która o tym kapitale społecznym mówi i mówi pięknie i przystępnie i nie mówi tylko, że sobie nie ufamy. Ona mówi, że dużo się zmienia. Statystyki pokazują, że te wskazówki trochę drgnęły, że trochę więcej wolontariatu, trochę więcej 1%, trochę więcej przekazywanego na działalność organizacji pozarządowych. No i że coś się zaczyna dziać, że oprócz rodziny, która jest bardzo, bardzo ważna i takich spraw osobistych każdej osoby, to życie społeczne, sąsiedzkie też zaczyna mieć znaczenie. Tutaj mówimy o zaufaniu, o pewnych normach, które przestrzegamy, ale tutaj widzę, że profesor Czapiński nie podziela tego optymizmu. Tak, tak, dlatego jestem ze szkoły pani profesor Gizy Poleszczuk, która mówi o tym, czy czujecie to drżenie ziemi, zaczyna się coś dziać i w dużych i w małych miastach ludzie się trochę ruszają. Oczywiście nie jest, gdyby było świetnie, to moglibyśmy się na tę zieloną łączkę udać w tej naszej tablicy testowej, ale mamy coś do zrobienia, tylko zaczyna się troszkę w tym coś zmieniać, ale to muszą być normy, na które się umówimy, reguły, które są w społeczności jakoś też umówione. Mamy kompetencje i mamy przestrzeń publiczną, w której się możemy spotkać, działać i kształtować. Zgadzam się z tym, zerkam na czat, że oczywiście ja mogę być przedstawicielką tej powiedziałabym, lepszej strony świata, która jest rzeczywiście bardziej aktywna i której się chce po robocie coś robić, ale rozumiem, że wy też jesteście z takich światów i to my zapraszamy do tej, powiedziałabym, łódki aktywności, gdzie wsiądą z nami albo nie, ale mają tę szansę. Pamiętajmy o tym, że my dajemy szansę, a nie mobilizujemy ludzi na 100% zawsze, tak jak nam się wydaje. Przydługi wstęp, teraz o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj mamy trzy tematy. Pierwszy to jest mobilizowanie i o nim będzie najwięcej. On jest tematem naszego spotkania. Nie mam czarodziejskiej różdżki, za pomocą której powiem wam, użyjcie jej, a na pewno wszystko się zmieni i
Właśnie mieszkańcy, współpracownicy w organizacji pozarządowej zaczną być bardzo aktywni, ale powiemy sobie, co jest ważne, jak to wzmacniać. Kto zna już model zaangażowania, bo on jest, już powiedziałabym, powszechną wiedzą, to będzie przypomnienie, poinspirowanie się wzajemne, ale powiemy też, co w strategiach mobilizowania ludzi do działania, w czym jesteśmy, jakie mamy wartości, z tego wynikają te wątki mobilizowania, do których ludzi zapraszamy. Drugi temat to jest partnerstwo i on jest realizowany w bardzo wielu środowiskach i społecznościach lokalnych w Polsce. I to jest partnerstwo, mamy na myśli szeroką współpracę różnych instytucji, grup, organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju. I tutaj będzie kawałek dzielenia się doświadczeniami, myślenie o korzyściach, ale też takich prostych kroków, różnych recept z mojej, z waszej strony, jak to zrobić. Pokażemy też te miejsca, gdzie to się rzeczywiście udaje. I trzeci temat to są grupy. I grupy będziemy, mam na myśli, to jest też podstawowe właściwie nasze narzędzie mobilizowania ludzi do działania, to jest praca poprzez grupy. I tą grupą będzie organizacja pozarządowa, którą tworzycie, ale to właśnie będzie partnerstwo albo grupa obywatelska, czyli grupa mieszkańców, sąsiadów, sąsiadek, która coś chce zrobić razem i którą my mobilizujemy. W tych trzech tematach jesteśmy. To, że ten prostokącik z jedynką jest największy, to oznacza, że to będzie pewna baza. O tym będzie najwięcej. Kolejne wątki będą po prostu bardziej takie narzędziowe i potem sobie powiemy, gdzie dalej szukać, jeśli ktoś poczuje, że to jest jakoś ważne. Idziemy dalej. W temacie mobilizowanie ludzi do działania chciałabym Was zaprosić do tego, żebyście się teraz podzielili swoją sytuacją. Zapraszam Was do tego, żebyście za chwilkę to będzie gotowe, żebyście na dwóch osiach, które za moment się pojawią, od zera, zero oznacza malutko albo wcale, 10 oznacza bardzo dużo, żebyście na tej pomarańczowej określili stopień zaangażowania w sprawy społeczne Wasz, Twój, każdy i każdego z Was. Jak Ty teraz czujesz, jaki jest Twój poziom zaangażowania w sprawy społeczne, a na tej niebieskiej zaznacz stopień zaangażowania Twojej społeczności, czyli sąsiadów, sąsiadek, ludzi, którzy działają w Twoim stowarzyszeniu, w Twojej grupie. Na górze ty, na dole ludzie, z którymi współpracujesz. Jakie duże. To taka tutaj cała średnia za mną tutaj zrobił. Nie wiem, czy widzicie to, co ja, czy wyciągacie takie wnioski jak ja, że jednak w tej pomarańczowej części, kiedy zaznaczacie siebie, to jesteście powyżej 5, większość, tak? Bo widzę, że też osoby są na poziomie zera i mam nadzieję, że będziecie się tutaj też inspirować i ogrzewać trochę energią innych, ale że jesteście tak mniej więcej od 4, 5 do 10 w górę, a tam, gdzie jest społeczność, to jest no tak od 1 do 8 maksymalnie, ktoś w okolicach dziesiątki, ale że to jest zdecydowanie niżej, że my jesteśmy w tej części, a niżej są mieszkańcy, współpracownicy. Czyli będziemy teraz bardziej mówić o tym, jak motywować współpracowników, mieszkańców, a nie siebie. Chociaż jeśli ktoś znajdzie coś dla siebie, dla osobistego zaangażowania, to świetnie. Bierzcie pełnymi garściami z tego stołu, który tu będzie. Przedstawiam Wam z dużą przyjemnością model zaangażowania. Ja go osobiście uwielbiam i wierzę w niego i on mi się sprawdza. I to jest oczywiście model i on nie zawsze zadziała w 100%, ale jeśli zadbamy o to, żeby te wszystkie cztery ćwiartki tutaj wymalowane przez Dorotę własnoręcznie, to nie są grafiki kupione po prostu za dolary za granicą, tylko to jest praca rąk osoby, która siedzi niedaleko mnie. Jeśli spełnimy te cztery elementy, albo będziemy się starali je spełniać z innymi, to mamy dużo większe szanse na zaangażowanie naszych mieszkańców, sąsiadów, współpracowników, niż gdybyśmy o którymś z nich
zapomnieni. I teraz krótko, naprawdę krótko o każdym z nich. Pierwszy z nich, na rysunku widzicie kompas, jest to świadomość celu. Czyli nie zaczynajmy wszystkich tych działań, albo zatrzymajmy się we właściwym momencie, jeśli lecimy bez pomyślenia o tym, czy jaki mamy cel, po co chcemy to robić. Wiele osób mówi, róbmy święto ziemniaka. Ja jestem za. Uwielbiam wszelkie pikniki, festyny, działania, to żeby się działo, ale też daleko nie pójdziemy z tymi działaniami, to znaczy nie zaangażujemy ludzi, nie zmobilizujemy ich trwale i na dłużej, jeśli nie będą wiedzieli, czemu to służy. Ja mam taki przykład osobisty, króciutko, u mnie na Czerniakowie, w domu na Hołówki, bo tak się nazywa moja ulica, parę lat temu, kiedy przygotowywaliśmy się do remontu podwórka, wszyscy mówili, załóżmy stowarzyszenie. I na spotkaniu lokalnym wszystkich osób chętnych, sąsiadów i sąsiadek, zaczęliśmy rozmawiać o tym, no właściwie po co to stowarzyszenie. I ja strasznie tak pytałam i krzyczałam, wszyscy przestali mnie lubić na jakiś czas, bo mówią, mamy taki świetny pomysł, załóżmy to stowarzyszenie. No, ale jak się porozmawialiśmy o celach, okazało się, że my właśnie chcemy robić sąsiedzkie spotkania, święta sąsiedzkie, do których nie jest nam potrzebny nikt z zewnątrz, ani nic więcej. Nie, że właściwie to byłby jedyny cel. I nie jest to koniecznie cel, do którego trzeba powoływać organizację pozarządową, która ma działać na rzecz pożytku publicznego, ponieważ możemy się po prostu skrzyknąć jako grupa nieformalna. I to nas ostrzegło przed tym, żeby się na przykład nadmiernie formalizować. Więc moment na to, żeby rozmawiać z ludźmi o celu, jest bardzo ważny. Pamiętajcie, nie tylko komunikujemy cel, jesteście tu Państwo po to, żeby, czy jesteście tu po to, żeby do sąsiadów, ale też pytamy ich o ich potrzeby, oczekiwania, kłania się poprzednie webinarium, poprzednie spotkanie, kiedy mówiliśmy o tym, że rozpoznajemy z ludźmi trochę teren, tak? Mówimy, po co to wszystko jest. Idziemy dalej. Słabo słychać, już się przesuwam, dobra. Te strzałki i te tablice i to zaangażowanie osób to jest poczucie wpływu. To znaczy ludzie się angażują wtedy, kiedy mają takie poczucie. I tu jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że nie chodzi tylko o to, żeby dawać to poczucie, ale żeby dawać wpływ. Żeby osoby czuły, że go mają, ale też żeby go mogły używać i żeby mogły coś z tym same zrobić. Mam taki przykład z Brwinowa, ulica Biskupicka, wiele lat temu. Ania Krężel z Ośrodka Pomocy Społecznej, jako organizatorka społeczności lokalnej, budowała tam partnerstwo i pracowała z mieszkańcami, żeby sami coś zrobili na tej uliczce malutkiej dla siebie. I mi spotkałam Anię parę miesięcy temu i Ania mówi, ty wiesz, że osoby, w sensie ci mieszkańcy, załatwili sobie sami plac zabaw w ogóle już bez mojej osoby, ponieważ mieli tyle wpływu, że wzięli dużą odpowiedzialność za to. Czyli to jest taki moment, kiedy nie robimy za wszystkich, moment w modelu zaangażowania. Kiedy dajemy ludziom rzeczywisty wpływ, nie że oni nam pomagają, przyjdą do organizacji, żeby mi troszkę pomóc w mojej pracy, w moich działaniach, tylko że oni rzeczywiście mogą coś zrobić. Mają rzeczywisty wpływ na to, co się będzie działo i jak będzie wyglądać. Już jestem bliżej, czasem zerkam na ten czat, ale też się boję, że będziecie mieli na twarz taką ogromną. A, to będę głośniej mówić. Po prostu popracuję przeponą. Okej. Okay. Kolejny element, mamy za sobą, pamiętacie, świadomość celu, poczucie wpływu. Ten biceps jest moim zdaniem świetny. I to oznacza kompetencje, to znaczy osoby, żeby się zaangażowały, to muszą to potrafić, muszą to umieć. Tam muszą trochę dostać pola, żeby popróbować w tym poprzednim elemencie, a tutaj muszą to umieć, muszą mieć jakieś kompetencje i stąd te wszystkie elementy edukacyjne w waszych projektach, bo jak przyglądam się temu na Facebooku, ma zawsze lokalnie co się dzieje, to jest bardzo dużo edukacji i
No, bardzo dużo wyrównywania tych kompetencji, wzmacniania na tym obszarze. I tutaj jest bardzo ważne w tym elemencie modelu zaangażowania, z mojego doświadczenia, że kompetencje muszą być dostosowane do zadań, a jeszcze lepiej, jeśli zadania będą dostosowane do kompetencji. I z mojego osobistego doświadczenia wynika, że dużo większym grzechem jest grzechem. Dużo większym kłopotem jest to, jeśli dajemy osobom za małe zadania niż za duże. Bo jak osoby mają za duże zadania, to poproszą o pomoc. My jako liderzy, liderki będziemy, damy im wsparcie, ale wtedy, kiedy mają za małe zadania, to czują, że nie mogą się realizować. Więc tutaj zachęcam do tego, żeby o tym myśleć. Nie dam tu żadnego przykładu, ale przypominam sobie wolontariuszy i wolontariuszki, których zmarnowałam pracując w jednej organizacji przez kilka lat, bo zmarnowałam, bo dawałam im za małe zadania. No i z kompetencjami jest związany mój ulubiony element modelu zaangażowania, to jest docenienie. I z mojego doświadczenia, pani profesor Czapiński, wspominany już na czacie, by się ze mną zgodził, że mało świętujemy, mało cieszymy się z tego, że nam wychodzi. Króciutko znowu taki przykład. Małgosia Misztela, dyrektorka Centrum Wolontariatu Warszawskiego, wiele lat temu wróciła z wizyty studyjnej w Norwegii. Oslo, byli na jakiejś akcji wolontariackiej któregoś popołudnia i mówi, że to była jakaś niesamowita feta i radość podczas tej akcji i przyszło, uwaga, 15 czy 20 mieszkańców na jakąś ogromne osiedle, gigantyczne. I oni świętowali, że te 20 osób postanowiło poświęcić poświęcić to popołudnie z nimi i zrobić coś dla innych. A my z Małgosią Misztelą mieliśmy taką refleksję, że no u nas to musi być kilkadziesiąt, kilkaset osób, żebyśmy powiedziały, że to jest jakiś sukces. Więc tutaj chodzi o to, żeby podziękować ludziom we właściwym momencie, ale przede wszystkim też się ucieszyć. Bo ja się teraz cieszę, bo były takie postulaty, żebym ja się cieszyła, to ja doceniam, że jesteście i że jest tak dużo osób, bo ja teraz spojrzałam, że jest nas coraz więcej, więc ja doceniam, że tu jesteśmy. Zapraszam Was teraz do aktywności. Przejdę może jeszcze szybko, wrócę do tych czterech kawałków modelu zaangażowania. Cel, wpływ, kompetencje, docenienie. Zapraszam do aktywności. Aktywność tu się zmienia. Bardzo Was teraz wszystkich proszę, żebyście. O, czasami od tego trzeba zacząć, w sensie od tego, żeby dać trochę energii. Oczywiście, że tak, i trochę radości. Popatrzcie na ten model, na wszystkie cztery ćwiartki i zaznaczcie ten element modelu zaangażowania, który jest przez każdego z Was najlepiej realizowany. Czyli tam, gdzie czuję, że to jest moja mocna strona, cieszę się z ludźmi, wypracowuję z nimi cel, to tam się zaznaczam w tych czterech kawałkach. Nie wiem, czy jest dobrze widoczny cały ekran, bo u mnie nie. Okej, ktoś już widzi. Dobra. Dużo poczucia wpływu, dużo celu. Świetnie. Dobra. Super. Nie da się tego statystycznie jakoś policzyć, ale cieszę się, że jesteście we wszystkich. Razem pewnie byśmy zrobili bardzo dużo. Zapraszam teraz na kolejną tablicę, żebyście teraz pomyśleli o tych elementach. To będzie znowu ten sam obrazek, tylko już na czystej tablicy. Który element modelu zaangażowania jest dla Was wyzwaniem? Gdzie poczujecie, że potrzebujecie się wzmocnić? Tam postawcie swoją kropkę. O, w tym wzmacnianiu kompetencji, tak widzę, że już tam się nic nie włoży. Trochę w celu. Teraz myślę o sobie, też się oznacza. No ja nie wiem, ja jestem chyba w poczuciu wpływu, bo myślę sobie zawsze, czy ja daję rzeczywiście tyle, ile, czy nie za mało, czy czasem nie biorę za dużo na siebie, więc ja się oznaczam na poczuciu wpływu. Bardzo Was zapraszam teraz, żebyście podzielili się swoimi pomysłami i doświadczeniami,
jak możemy to robić, jak już to robicie, jak możemy wzmacniać zaangażowanie i mieć też własne. Pamiętajmy o tych osobach, które są przy zerze albo przy jedynce i osi początkowej, gdzieś określaliście ze swoim zaangażowaniem. Czyli teraz piszecie na czacie, jak możemy wzmacniać zaangażowanie innych i własne. Myślcie o konkretach, dobra? Bardzo Was zapraszam do tych konkretnych przykładów. Kilka osób pisze tekst. O tak, dawać zadania. Burza mózgów. Kazać. Mnie się akurat tutaj tatanka pisze, cieszę się, że są takie indiańskie wątki u nas, bardzo witam, że z kazaniem jest, mi się nie sprawdza, o tak chciałam powiedzieć. Może Wam się sprawdza, mi się częściej sprawdza pytanie ludzi, zachęcanie, uświadamiać ludzi, że od nich zależy, na przykład podpisz petycję. Tak, pierwsze sukcesy. Agata pisze, jak widać, że coś się da zrobić, rozdzielić pracę. Wspólnie obrany cel, czasami bardzo długo, to planowanie na przykład trwa i mówimy o tych celach, a ludzie już by chcieli działać. Pozytywne mobilizowanie, pokazać efekty, rozmawiać z ludźmi, wspólnymi siłami wyznaczać cele. Dyskusja, rozmowa. Tak, jak łatwo o tym zapomnieć, po prostu, że warto z ludźmi przegadać, o tym rozmawiać. Wymiana aktywności z innymi organizacjami. Zachęcać. Tak, czasami nasz przykład najwięcej daje. Ania Żelazowska, Kosiorek, która jest aktywna bardzo na Mazowszu, jak animatorka, liderka, mówi, musimy dawać świadectwo. No po prostu tak. Nie ma innego wyjścia. Samo to się nie zrobi. Efekty. Muszą być efekty. Wierzyć, że warto. Małymi krokami można to zmieniać. A, przepraszam, tatanka to nie Indianin, to troll. To byk, ale z wątków indiańskich, przepraszam. Poszczególne działania, stały kontakt. Sami musimy mieć pałę. Wzmacnianie inicjatyw mieszkańców. Ciężko pracować. Dzięki bardzo. Pewnie nie wszystko przeczytałam. Znowu się pojawia delegować zadania. Bardzo ważny wątek. Tak, własne świadectwo, przekonanie, zarażanie własnym entuzjazmem. Idziemy dalej. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że te pomysły też tutaj zostają. Ja jestem jakoś też bardzo blisko i tych rozmów, takich nie bać się najprostszych rozwiązań, ale też pokazywać efekty. Muszą być jakieś efekty pierwsze, żeby osoby się zaangażowały i poszły dalej. Chwila teraz teorii, bo się strasznie napracowaliście, więc teraz Wam odpoczywają trochę palce, a mówię ja. Model zaangażowania i w ogóle całe to mobilizowanie możemy stosować w co najmniej trzech takich kierunkach, trzech różnych obszarach. Mówimy o strategiach w ogóle mobilizowania ludzi do działania, że możemy to robić na co najmniej trzy sposoby, w trzech filozofiach w ogóle innych. Którą wybrać, każdy decyduje i teraz możecie to jakoś myśleć, każda z Was dla siebie. To jest strategia, z której wyborów wyrasta. To jest strategia współdziałania, konsensusu. Mówimy, najpierw porozmawiajmy, najpierw się dogadajmy, najpierw przedstawmy interesy, zapytajmy o interesy w drugą stronę, a dopiero potem stosujmy rozmaite inne narzędzia, które będą za chwilę, o których będzie za chwilę. Czyli tutaj jest dialog. Tutaj nie próbujemy od razu strzelać do człowieka, najpierw go pytamy o zdanie, o perspektywę, zapraszamy do współpracy. W tej strategii te osoby tutaj są, to są wszystko autentyczni ludzie, a my się nie ustawiali specjalnie dla naszej dzisiejszej prezentacji. Rzeczywiście myślimy sobie, że przez współdziałanie i dialog można zrobić więcej. To jest taka wartość podstawowa, właśnie partnerstwo, solidarność z tego obszaru są. Druga strategia, która też jest ważna i ja ich nie wartościuję, z tej po prostu wyrastam, więc ona jest dla mnie zawsze numerem jeden. Druga strategia to jest strategia konfrontacyjna.
Ja ją osobiście stosuję wtedy, kiedy nie da się różnych rzeczy rozwiązać właśnie dialogiem. Konfrontacyjna nie oznacza od razu wielkiej walki. Może oznaczać, tak jak na tym zdjęciu, pikietę. Może oznaczać to, że na spotkanie do kogoś, z kim, kto nie wiem, decyduje o jakichś naszych sprawach, naszej organizacji sąsiedzkich, nie idziemy w pojedynkę, tylko na przykład w 5 osób, żeby ta osoba też zobaczyła nas, naszą siłę, więc konfrontacja to nie oznacza od razu mocnego starcia, ale że czasami po prostu też musimy powiedzieć, że jesteśmy gotowi o coś walczyć, że coś jest dla nas bardzo ważne i tu będziemy mieć tak jak w tej poprzedniej strategii, to będziemy się spotykać, budować grupy, budować partnerstwo, dialogować, planować, to tutaj będziemy no, robić na przykład właśnie pikiety, czy będziemy protestować. Niestety statystycznie ktoś pisze, strategia konfrontacyjna zwycięża z dialogiem. Ciekawam tych statystyk, na koniec podam maila, bo sama jestem ciekawa. Wiem, że tak jest i wiele osób mówi. Zmobilizujemy ludzi, jeśli będziemy mieć wspólnego wroga. I oczywiście może się tak zdarzyć. Wspieram kilka partnerstw warszawskich, którym macham, bo część z Was tutaj jest. Chcę powiedzieć króciutko o młynie na Woli, w którym działamy z mieszkańcami Jakubalskiego, wokół altanek śmietnikowych. Bardzo wydaje się prozaiczna rzecz, ale jednak uzyskanie zgód wszystkich wspólnot, ZGN-u jest to duże wyzwanie. No i jesteśmy na takim etapie, że zastanawiamy się, czy czasem nie zrobimy takiej partyzantki z mieszkańcami. I to będzie ewidentnie taka akcja, będzie ze strategii konfrontacyjnej. Więc nie zawsze to musi być wymyślanie sobie w niekulturalny sposób, tylko może być nasza gotowość na to, że czujemy swoją siłę. I strategia, która nie wyklucza się z poprzednimi i która też jest bardzo ważna, to jest strategia edukacyjna, kiedy dajemy ludziom edukację, informacje, tak jak mówiłam, w wielu Waszych projektach, które są, tych, które są w tej chwili realizowane, ale też tych, które zostały złożone do FIOMA zawsze lokalnie, było bardzo dużo edukacji, takiego myślenia o kompetencjach, czyli mobilizujemy ludzi wtedy, kiedy oni się mogą dowiadywać, uczyć jakichś umiejętności, zmienia się ich sposób widzenia świata, ale też sami mogą się czymś podzielić, i sami mogą się stać takimi edukatorami, edukatorkami. To jest akurat edukacja, która się dzieje na jednym z osiedli w Łodzi. Kolorowe włosy, ta peruka tej osoby pokazuje, że to nie zawsze musi być super poważne. Naszymi narzędziami tutaj są, nie wiem, wszelkie kampanie edukacyjne, informacyjne, ale też po prostu warsztaty, działania, pikniki, które mają charakter edukacyjny itd., itd. Wszędzie tam, gdzie chcemy zmieniać wiedzę i postawę ludzi. Idę dalej, już do takiego podsumowania tego kawałka, to znaczy w całym tym mobilizowaniu, że się tak wyrażę, chodzi nam o wpływ i chodzi nam o odpowiedzialność, to znaczy dajemy osobom wpływ poprzez to, że się dzielimy odpowiedzialnością, to jest zdjęcie zrobione wiele lat temu na moście w mieście Goleniów, które wymyślił właśnie w ramach takich partnerstw oddolnych, że wróci do tradycji sprzed wielu, wielu lat, kiedy były miasta hanzatyckie, w Goleniu też takim miastem był. I tutaj jest katajnych mieszkańców, którzy to różowe w niebieskie gwiazdy, to jest właśnie trumna nieaktywności obywatelskiej, oni ją tutaj spuszczali do rzeki. Mieli wpływ przez to, że byli odpowiedzialni za sytuację. Idziemy dalej, bo czas jest nieubłagany. Partnerstwo lokalne. Obiecałam narzędzia i to jest bardzo konkretne działanie. Myśląc o partnerstwie, najczęściej wszyscy mówią, no my pracujemy w partnerstwie, działamy. To, że w ogóle się jakoś dogaduje z jakąś organizacją, instytucją czy grupą mieszkańców, to jeszcze nie jest partnerstwo w takim rozumieniu. To jest partnerstwo jako wartość. Ale kiedy myślimy o tym, że ma być to pewne rozwiązanie systemowe, zastanawiałam się, czy użyć tego słowa, ale że chcemy zaprosić do takiej szerokiej współpracy instytucje, organizacje, ma to przynieść korzyści organizacjom, mieszkańcom, właśnie tym instytucjom za inicjującym współpracę,
to potrzeba, żeby to było bardziej systematyczne. O tak, stąd to rozwiązanie systemowe pojawia się na tym slajdzie. Bardzo się też boję, żebyśmy nie używali partnerstwa tylko jako narzędzia pod projekt, bo będą punkty za to, że myśmy tam nawiązali z kim współpracę. Więc myślimy o tym jako o wartości w naszych działaniach, czasem jako o narzędziu, ale to rzadziej, ale też myślmy o rozwiązaniu systemu. Zapraszam Was teraz, żebyście przeniesiemy się na białą tablicę. Jak myślicie o partnerstwach lokalnych, to jakie widzicie plusy, a jakie widzicie minusy, bo nie jesteśmy tutaj z takiej sekcji misjonarskiej, gdzie chcemy Was do tego przekonywać. Możecie widzieć plusy, możecie widzieć minusy. Podzielmy się tym. Użyjcie teraz literki T, podpowiada Dorota, i wpisujcie po lewej, po prawej stronie. Przenieście się na literę T i zacznijcie zapisywać plusy i minusy w działaniach partnerstw. Okay. Na razie jest dużo ruchu. Nie wiem jak wy, ale ja widzę dużo ruchu. To D na tym minusie, to ja mam same skojarzenia naprawdę. Niech ktoś też dopisze, bardzo proszę. Tak, Dorota podpowiada, że jak ktoś ma kłopot, to niech pisze na czacie, bo może rzeczywiście tutaj jest więcej ruchu, a mniej. Tylko piszcie na początku plus minus, dobra? Żebyśmy wiedzieli, czy to jest w tym wątku, czy w tym wątku. Ja nic nie mogę napisać, to ciekawe. A też czas dla Was, nie? Domniemuję, że konflikty się pojawiają w minusach. Też jestem tego zdania, że proces grupowy, czyli to, co się dzieje między nami jako ludźmi, czasami bierze górę. Konflikty. Ja też nie mogę napisać. Kasia pisze, że nie może napisać, ja też nie mogę napisać. Tak, nie możemy pisać na czat. O, teraz chyba jest moje problem z wpisywaniem. Plus, jest przyjemniej. Można więcej zdziałać jako plus. Uwiarygodnienie działań, osadzenie w szerszym kontekście, wsparcie, razem łatwiej, wsparcie grupy, mobilizacja. Tomasz, nie można się dogadać, zgadzam się z tym. Współpraca, jak rozumiem, jest plusem. Więcej pomysłów, więcej zasobów. Tak, ja czegoś nie mam, a ty coś masz. O tym był ten kawałek filmu też. Dobra atmosfera, wzbogacenie się drugiego człowieka. Ja piszę minus. Minus po roboty. Kto próbował coś takiego robić, ten wie. Szerszy zakres, terytorium, różne zakresy. A, konflikty, różne cele, różny stopień zaangażowania to minusy, zagrożenia. Oczywiście tak, na to trzeba zwrócić uwagę i o tym rozmawiać. Stąd kilka dobrych rad. Poczucie wspólnoty. U Michała brak czasu. Tak, też się z tym zgadzam, że to jest często dla wielu organizacji instytucji, kiedy po miesiącach, latach to się staje część naszej praktyki, ale na początku to rzeczywiście wymaga od nas sporo wysiłku. Biurokracja. Przenoszę się bliżej, bo też mnie nie słychać. Większy rozgłos, to prawda, promocyjnie to jest fantastyczne. Przechodzimy dalej, dobra? Dzięki za te pomysły, każdy może poczuć się ważny. Poproszę o slajd. Wybrałam, długo się zastanawiałam, co może być w tym partnerstwie szczególnie ważne i wybrałam 5 elementów, które są takich 5 kroków, o których nie można zapomnieć. To znaczy równość jest niezwykle ważna i nie ma, że ja jestem z urzędu, a ty jesteś z organizacji i możesz mniej, czy z grupy nieformalnej, tylko że każdy z nas jest ważny, może być zaangażowany i poświęca swój czas oraz wszystkie zasoby, jakie chce poświęcić i je ma. Każdy, zakładamy, się angażuje na swoje 100%, ale jesteśmy w partnerstwie równi. Jeśli to nie jest równość, nie jest to partnerstwo. Bardzo ważna jest komunikacja i dużo minusów, które żeście tutaj pokazali, one dotyczą tego, że to jest trudno się skomunikować, trudno
skoordynować pracę tylu osób, dlatego jest ważne, żeby w ogóle o tym rozmawiać, żeby się umówić na coś, żeby mieć pewien kontrakt partnerski, jakąś umowę. To nie chodzi o formalny glejt, ale o to, żeby o tym rozmawiać. Przejrzystość. Partnerstwo nie może być przykrywką dla jakichś działań pojedynczych osób czy organizacji. W jednym partnerstwie, a nazwy nie mogę wymienić, był taki moment, że się zaangażowali radni przed wyborami, ale szybko się z tego wycofali. Wcale nie mówię o radnych z Targówka, chciałam powiedzieć, których pozdrawiam, którzy są bardzo zaangażowani, bo widzę, że Targówek jest. Ale to się może zdarzać, więc musi być przejrzystość. Nie działamy dla celów politycznych, nie działamy dla celów jednej organizacji czy grupy, tylko na rzecz rozwoju albo danego miejsca, albo rozwiązania jakiejś sprawy. Bardzo ważne jest zaangażowanie. Wśród minusów pojawiło się też to, ja się angażuję, ale oni się już tak nie angażują. Tutaj konflikty dotyczą najczęściej tego, że ktoś jest bardziej albo ktoś mniej zaangażowany. Bardzo tutaj pomagają jakieś grupy robocze i to, że na przykład, nie wiem, wydarzenia lokalne się dzieją w różnych miejscach i różne instytucje, różni mieszkańcy, różne grupy biorą za coś odpowiedzialność. I ważne w partnerstwie jest to, że mamy kompetencje i musi być przestrzeń na dzielenie się kompetencjami, a to się dzieje tylko i wyłącznie w działaniu. To znaczy nie jest to tylko partnerstwo, to nie jest tylko grupa dialogu, która się spotyka i sobie rozmawia, ale to jest też grupa działania. O partnerstwach więcej informacji też podeślę wszystkim chętnym, bo to jest za rzadko z naszego doświadczenia używamy narzędzie, używamy rozwiązanie systemowe. Ostatni element. To są grupy i takie myślenie. O grupach będzie chyba czwarte seminarium, w ogóle o zespole, o tym, jakim jestem liderem, liderką, jak pracuję z ludźmi, więc jak ktoś się martwi, że tego jest mało, to jest tylko taka zajawka. Bardzo Was teraz proszę, żebyście szybko napisali, jakie grupy tworzycie, w jakich uczestniczycie, żebyście szybko na czacie teraz powiedzieli, jakie one są. Tak, widzę, że tutaj poproszę o podesłanie, wszystko będę wysyłać. I jeszcze dzisiaj będzie materiał, który jest takim merytorycznym. Obywatelski, nieformalny, grupa nieformalna, stowarzyszenie. Dobra. Fundacja, stowarzyszenie, nieformalna grupa. Ja współpracuję z jednym małym gospodyń. Grupa samopomocowa. Wspólnota sołecka, szkoła podstawowa, tak, grupa rodziców, grupa, nie wiem jak to nazwać, no taka zdrowotna, jestem związana z jedną grupą, co prawda na razie facebookową, ale jest, koło gospodyń, wspólnota mieszkaniowa, zespół pracowników, klan, o jak fajnie, ktoś klan tworzy, grupa nieformalna, rada rodzicielska, grupa animatorów. Super, jak widzicie, że te grupy są bardzo, 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 bardzo różne. Kooperatywy. No. Są bardzo różne i można je wzmacniać na różne sposoby. Teraz znowu Was zapraszam do aktywności. Tym razem biała tablica. Te grupy będą, nasze grupy rozmaite, będą na różnych etapach. To jest symboliczne. Nie przywiązujcie się, za chwilę zobaczycie te wszystkie zdjęcia. One będą na różnym etapie rozwoju i różnie będą wyglądały. Tutaj jest grupa takich jakaś wiarusów, którzy już chyba czasy dawnej świetności mają za sobą. Tu jest grupa, która już jest tylko cieniem siebie. Grupa, w której tutaj te schody i ten tłum ludzi, w której każdy idzie w swoim kierunku. Na środku jest grupa, która właśnie zdobywa szczyt i czuje, że to jest ich moment sukcesy. Grupa ta piłkarska to grupa, która walczy i która ma naprawdę, musi się tutaj konfrontować, zmagać. Grupa tutaj, ta czarno-biała, to jest grupa, która planuje, rozmawia, ma ciągle jakieś dyskusje, debaty, a ta samolotowa, no że lecimy w jednym kierunku, ale taki trochę każdy sobie. To są tylko jakieś przykłady. Zapraszam, spróbujcie się odnaleźć i odznaczyć na którym zdjęciu, które pokazuje, na jakim etapie teraz jest Wasza grupa, gdzie jesteście. No, mamy trochę chaosu, trochę każdy w swoim kierunku, dużo planowania, dużo walki, czasy świetności troszeczkę, to można odświeżać, bo to jest to spotkanie. Cieszę się, że jesteśmy na szczycie też, że
Pamiętajcie, że nigdy nie będziemy na szczycie cały czas. To jest niezwykle ważne, żeby stale nie oczekiwać tego momentu. Super. Super, dzięki. Tutaj bierzemy pod uwagę i zadanie, które robimy z grupą i to, co się dzieje między nami jako ludźmi. Króciutko, bardzo króciutko. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyście oprócz działań w Waszych organizacjach, stowarzyszeniach, to też zapraszali mieszkańców do tworzenia grup obywatelskich. Pewnie to robicie i tutaj wiele grup obywatelskich, nieformalnych grup sąsiedzkich się pojawiło, w których jest ważne, że jest sąsiedztwo, że jest konkretne zadanie. To nie jest grupa, która się spotyka tylko, żeby jej było miło, bo to może być na przykład grupa hobbystyczna, ale grupa, która ma wspólne cele, która ma też jakąś władzę lokalną, która rozwiązuje problemy, odpowiada na potrzeby. No, powiedziałam słowo konkret, jest jakoś bardzo blisko. Ma lidera, ma zasady, ale generalnie widać te efekty, o które Wam chodziło w modelu zaangażowania, żeby one były. No jak działa grupa obywatelska? To już będzie super krótko. Proszę zwrócić uwagę na urodę tych pszczół. Nie mogę mimo czasu, który leci, o tym nie powiedzieć. Bardzo ważne jest to, że zawsze robimy pierwsze spotkanie i zwołujemy ludzi. Jak to jest dla kogoś elementarz, to przepraszam. Robimy plan działania. Myślimy o zadaniach, o odpowiedzialności, żeby się tym podzielić, żeby nie robić tego samemu. Kłania się model zaangażowania. Musimy pozyskać narzędzie, nie zostawić ludzi tylko z tym, że mają coś zrobić, ale że potrzebujemy czasem jakiegoś wsparcia, jakichś narzędzi. Oczywiście realizujemy, pamiętajmy o angażowaniu osób, nie robimy tego w pojedynkę, bo wtedy to nie jest grupa obywatelska, tylko to są dwie, trzy osoby, które są liderami, liderkami. Budujemy organizację albo grupę obywatelską, która ma konkretne zadania. No i ważne dwie rzeczy, na które w moim doświadczeniu już jest mało czasu i na moim podwórku my mamy na to za mało czasu, to jest refleksja nad podjętymi działaniami i tym, co nam się udało. Pamiętacie, efekty mobilizują i decyzja, co dalej. Taka grupa nie musi trwać wiecznie. No i zapraszam Was teraz. To było bardzo w dużym sprincie, powiedziałabym taką. Tylko dużo poczytacie. Jeśli tylko będziecie mieć chęć, to dużo poczytacie. Zapraszam Was teraz, jeśli ktoś ma jakieś pytania, które chcecie zadać mi albo innym osobom, to bardzo Was zapraszam teraz do tego. Tak, materiał będzie na maila, proszę. Tak, będzie umieszczone. Ostatni obrazek, oczywiście, że tak. Tak, ostatni obrazek, to rozumiem, że pszczoły. Może jakieś merytoryczne pytanie takie na przykład, bo technicznie wszystko będzie, powiesimy, ja mogę wysłać odpowiedź na każdego maila, za chwilę będzie odpowiedź, ale czy chcecie, to jak mobilizować do działania? No właśnie, właśnie jak to zrobić? Proszę sobie wybrać jeden z elementów modelu zaangażowania i go szlifować. O, jak mobilizować osoby, które są bardzo chętne, ale w trakcie zaczynają olewać sprawę. No mnie się sprawdza narzędzie, które się nazywa informacja zwrotna, to znaczy ja nie myślę życzeniowo i nie znaczy mam taki etap, sobie marzę, żeby osoby się angażowały, albo mruczę sobie pod nosem, albo narzekam w domu, ale potem jednak siadam i rozmawiam z osobą i mówię, z czym mi jest trudno. Więc no i też bardzo mi się sprawdza to, że nie jedna osoba jest odpowiedzialna za jakieś zadanie, więc kiedy zaczyna olewać albo coś się z nią dzieje, to to zawsze jest wsparcie z drugiej strony. Więc informacja zwrotna bardzo mi się sprawdza. Jak skutecznie delegować zadania? Jest takie powiedzenie, kochać i kontrolować, jednak z delegowaniem zadań jest tak, że trzeba czuwać. Ja wolę od tego kontrolowania jednak towarzyszenie i to, że się spotykamy od czasu do czasu na tak zwane operatywki i mówimy, gdzie jest kto z zadaniami, z działaniami, a nie, że ja je dostaję, mam je zdelegowane i nie wiem, co mam z tym zrobić.
Ktoś tu pisze, u nas jest około 20 osób, a aktywnych 5-7. Pewnie w stowarzyszeniu w jakiejś grupie. No tak, zachęcam tutaj do rozmowy, albo we własnym gronie, albo może ktoś wesprze Was w tej rozmowie, żeby o tym porozmawiać, tak? Jakie są przyczyny, dla których się osoby nie angażują, bo może trzeba z nich formułę działań, bo ona jest nieadekwatna do tego, co osoby teraz mają. Czy warto robić zebranie wszystkich mieszkańców? Czy tylko animatorów, a jakieś eventy czy zadania, czy tylko animatorów i zrzucić na nich kontroling resztę. Na kontrolingu to nie. Ja rozumiem, że musi być grupa, która rozkręca zadania, która jest za nie odpowiedzialna, ale angażuje ludzi. Czyli tworzymy mniejsze zespoły, tak bym o tym raczej myślała. Często spotykam się z oporem, napotykamy mur, a na siłę nic nie zrobimy. Tak, jest taki moment w miejscowości Moszna, w której działam. Spotkaliśmy się właśnie kilka osób zamiast kilkanaście i powiedzieliśmy sobie, może to jest taki moment, żeby sobie zrobić przerwę. Czasem tak po prostu jest, że się tego nie da zrobić, nie możemy zrobić na siłę. Pytanie Teresy. Jak radzić sobie z rozdźwiękiem między deklaracjami a realizacją? Oprócz tego, że zadbać o siebie i o swoje emocje, bo mi zawsze hulają te emocje, jak spotykam się z czymś takim, no to znowu wracam. Informacja zwrotna. Powiedzieć osobom no, o swojej perspektywie. Informacja zwrotna, czyli mówię, co mi robi, że ty przestałaś się angażować, nie mówiąc mi o tym, bo rozumiem, że różne rzeczy się mogą wydarzać. Ja po 12 latach nie jestem już chyba uważana za miękką mądralę, a to ciekawe dużo czasu. Marek pisze, moim zdaniem lepsze są zebrania animatorów, to ich udane działanie zachęca innych. U mnie to działa. To prawda, ale ja lubię, jak się spotkają wszyscy mieszkańcy i wiedzą, o co chodzi. I na przykład zebranie wiejskie, albo zebranie osiedlowe, albo zebranie wspólnoty to jest taki moment, żeby o tym porozmawiać. Widzę, że tutaj piszecie, kolejna osoba pisze o tym, że jest dużo osób, a zaledwie kilka jest aktywnych. Rozumiem, że oni mogą stać jakimiś liderami odcinków i tu angażować osoby. Rzeczywiście nie jest to w porządku, jeśli tylko napięcie to się ofiera. Zachęcam do jakiegoś myślenia o odświeżaniu. Michał ją narażnie w całym mieście. Na dużą grupę miejską poprzez partnerstwo. Tutaj bym powiedziała, że rzeczywiście zachęcam do myślenia o stworzeniu jakiegoś partnerstwa, bo jednak działania takie sąsiedzkie, organizacyjne, możemy robić na małym terenie, a jeśli chcę, żeby iskra poszła w całe miasto, to oprócz tych małych ognisk myślimy też o partnerstwie na szerszą skalę. Przepraszam, jeśli czyjeś pytanie nie zostaje tutaj przeze mnie wychwycone, bo piszecie bardzo szybko. Ktoś też pisze, odnosi się do Asi, a ja zgubiłam Asię. Przepraszam. Tak, nie wszyscy muszą być aktywni, to prawda, ale jeśli się zgłaszają do organizacji, deklarują, że chcą być, a potem tego nie robią, zaczyna się robić pewien kłopot. Ha! Trochę z innej rzeczy, do kiedy trzeba rozliczyć faktury z września. To może na później. Czy jeszcze są jakieś pytania? Bo ja sobie to potem przeczytam. Też za chwilę zostawię kontakt, jeśli pytanie będzie za dłuższej rozmowy, to chętnie, jako ja czy Boris bardzo chętnie też rozmawiamy, spotykamy się, bardzo chętnie to zrobimy. Tutaj jest trudnością, jaka w naszym gronie, jak trafnie postawić cel w społeczności, aby większa liczba mieszkańców chciała się czuć zaangażowana. No cel w dialogu niestety. Tu mogę Ci Iza tylko powiedzieć, że to jest takie trudne, że nie można go narzucić, bo on wtedy zupełnie nie zostanie przyjęty. Tak jak powiedziałabym z dłużej, tylko jak jest mała wioska, to mam szansę pójść do każdego. A na blokowisku pewnie to nie będzie takie łatwe. Tak, tak, konsultacja mailowa, tak.
zachęcam do tego, żeby tego maila użyć. Odpowiadam na każdą wiadomość. Co więcej, będę miała pod koniec roku więcej czasu. Będę już trochę poza... Kasia się śmieje, bo to się Kasia, co ty to z nami się śmieje, że ja zawsze mi piszcie, piszcie i potem jeżdżę i robię, ale bardzo was zachęcam, żebyście pisali i też byli na kolejnym webinarium, bo ono już za chwilę. 28 października, godzina 15. W jaki sposób samorząd, organizacje i mieszkańcy mogą wspólnie zarządzać rozwojem społeczności? Tutaj mówimy o mobilizowaniu, a tutaj już będzie taki kawałek dotyczący samego zarządzania rozwojem społeczności. Poczekajcie, pisze Dorota. Tak, bo jakoś tak przyspieszę. To ja się wyłączam. Bardzo wam dziękuję. Widzę te wszystkie pytania. Kochani, mamy coś dla was. Spróbujemy teraz wam udostępnić plik za pomocą naszego czatu. Zdaje się, że to nam się dzisiaj uda. O, macie, tak? Cudownie. Właśnie o to chodzi. Ten dialog z wami upewnia nas w tym, że nie siedzimy tu same i nie mówimy tylko do komputera, ale że gdzieś na łączach są żywi ludzie, którzy na dodatek mogą dzisiaj pobrać plik. To ja się znowu uciszam. Marta, skomentuj, co to za plik, co to za artykuł. Włącz mikrofon. Kochanie, mówię, że próbuję włączyć mikrofon. To jest materiał, nazwałabym go narracyjny, który... To jest materiał narracyjny, który rozwija te wątki, a jest ich tam nawet więcej, bo mówi o tym, jak zbierać efekty naszej pracy w taki sposób, żeby wzmacniać społeczność, więc mówi o tym wszystkim, o mobilizowaniu, o partnerstwie, o grupach i jeszcze dodaje dodatkowe wątki. Pani od pliku ma bardzo dobry mikrofon. To Dorota Kostowska jest. Dobrze, że później. Powiesimy na stronie, mój mail jest i ja też zapraszam, mogę coś wysłać, bardzo chętnie to zrobię, no bo jesteśmy w tym wszyscy po uszy, że się tak wyrażę, więc cieszę się, dziękuję za wszystkie komentarze, inspiracje, nie zdążyłam na wszystkie odpowiedzieć, bardzo żałuję. 20 stron, to prawda, tymi palcami pisane, więc... Proszę, jak ktoś ma siłę, niech przeczyta. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo zapraszam za 3 tygodnie. Dobrze mi się wydaje, że to są 3 czy 2. Tak, 28. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrawiamy z otwartej Świętokrzyskiej, bo my mamy już tutaj za chwilę metro i Wielki Świat. Będziemy się starali. Pozdrawiamy gorąco. Dziękuję za dziś.